Dzień dobry, witam was serdecznie. Na początku chciałbym pozdrowić wszystkich moich odbiorców. Mam nadzieję, że nie zawodzą waszych oczekiwań. Ja sam przyłapuję się na tym, że czasami chyba zbyt chaotycznie różne treści staram się przedstawić. No ale niestety już taki trochę niezorganizowany nauczyciel jestem. Bardzo wiele rzeczy wychodzi mi w trakcie mówienia i w trakcie prowadzenia lekcji. To też improwizacja w moim wydaniu wydaje się być czymś absolutnie najbardziej naturalnym. Oczywiście improwizacja tylko w tym momencie, w którym wiem, co chcę powiedzieć. Także dzisiaj wiem, że będziemy rozmawiali sobie na temat groteski, a ja przygotowałem sobie kilka różnego rodzaju podpowiedzi w materiałach, które mam tutaj wokół siebie rozłożone. Przede wszystkim witam tych, którzy dopiero dołączyli do mojego kanału. Witam tych, którzy komentują, którzy dają polubienia oraz tych, którzy stawiają mi wirtualne kawy. To właśnie od Was w moim kubku jest. Ta kawa. Dobra, zacznijmy więc od groteski. Groteska wydaje się być chyba jednym z najczęściej poruszanych na maturze rozszerzonej elementów, które występują w podstawie programowej. Autorzy arkuszy maturalnych uwielbiają odwoływać się do groteski, uwielbiają pytać uczniów o groteskę właśnie. Nawet mam tutaj ze sobą arkusz. To się nazywa Język Polski Poziom Rozszerzony Test Diagnostyczny, data 15 grudnia 2022. W tym teście diagnostycznym pojawiają się dwa pytania. Pierwsze pytanie, właśnie dotyczy groteski, czyli rozważ, jak, jak, rozważ jak konwencja groteskowa wykorzystana w utworze wpływa na jego przesłanie. I to jest, proszę Państwa, właśnie groteska. Groteska bardzo często jest wykorzystywana e, przez e, wybitnych twórców literatury. I bardzo często jest używana również po to, żeby opisać świat, żeby opisać rzeczywistość. I, krótko mówiąc, nawet tam, gdzie się jej czasami nie spodziewamy, groteska zapuszcza swoje dziwaczne, poskręcane korzenie. Zacznijmy od tego, czym groteska jest. W literaturze groteska oznacza ostre zestawienie różnych kontrastujących ze sobą Jakości estetycznych, czyli na przykład tragizmu i komizmu, powstaje nam wtedy, no nazwijmy to tragikomedia, tak? brzydoty i piękna, fantastyki i realizmu, wzniosłości i banalności, czegoś szlachetnego i czegoś wzniosłego, skontrastowanego z czymś absolutnie prymitywnym, prostackim i barbarzyńskim. Groteska jest zatem bardzo bliska takim zjawiskom jak karykatura, Parodia w grotesce czujemy pewnego rodzaju szyderstwo z rzeczywistości. Jednak e, groteska ma jeden specyficzny wyróżnik, który e, chyba będzie nam się bardzo mocno narzucał. Groteska nie służy do tego, żeby nas rozśmieszać. Groteska służy do tego, żeby nas szokować swoją dziwacznością, i ta taka niekoniecznie czytelna i jednoznaczna i taka chciałoby się rzec, matematyczna kategoria dziwaczności jest w grotesce bardzo silnie obecna, ale w sumie bardziej do wyczucia niż do, niż do takiego matematycznego, takiego precyzyjnego opisania. Groteska, jak chce jeden z badaczy to świat, który nagle stał się obcy, albo który jest obcy. Groteska polega zatem na swoistym zniekształceniu świata przedstawionego, ukazuje świat w krzywym zwierciadle, wyolbrzymia, przejaskrawia, by uwypuklić jego wady, niedoskonałości lub te elementy, na których autorowi zależy. Groteska zawsze pozostaje gdzieś na granicy. Hmm, Zdrowego rozsądku i absurdu budzi u odbiorców zupełnie sprzeczne emocje, jednocześnie może budzić lęk i śmiech. Bardzo często groteska śmiechu wcale nie budzi, ponieważ jest tak dziwna, jest tak obezwładniająca swoją sztucznością, że ten śmiech w nas zamiera. Jeżeli już mamy śmiech, to śmiech groteskowy nie jest nigdy takim czystym, szczerym, Chciałoby się powiedzieć naiwnym i dziecięcym śmiechem, jest to raczej taki diaboliczny, cyniczny i pozbawiający złudzeń rechot. Groteska już chyba nam będzie pojawiała się w czasach średniowiecza, oczywiście dużo wcześniej też, no bo kiedy przypomnimy sobie, uwaga, teraz dla dorosłych od 18 lat, kiedy przypomnimy sobie e, posążki antycznego bog, bożka Priapa. Z Sprawdźcie sobie jak wyglądał, co, chociaż, co chyba jest zachętą do poszukiwania treści o marze pornograficznych, to sobie zobaczycie, że jego, jego głównym atrybutem jest. Nienaturalnych rozmiarów fallus, czyli pennis, czyli członek, a więc tutaj takie wolbrzymienie tej akurat cechy bożka priapa zdaje się być czysto groteskowe. Wskazuje ono to wolbrzymienie na jurność i wieczną gotowość do spółkowania tego właśnie bożka. W średniowieczu mieliśmy groteskę, chociażby w przypadku rozmowy mistrza polikarpa ze śmiercią. Gdzie tam jest groteska, skoro mamy śmierć? No, śmierć pojawia nam się w bardzo specyficznej formie. Śmierć pojawia się jako rozkładające się truchło kobiety, która to kobieta rozkładająca się, która jest śmiercią. Przestraszyła nieprawdopodobnie wręcz mocno naszego mistrza Polikarpa. I ten mistrz Polikarp padł na ziemię. Mistrz Polikarp nie do końca był przygotowany na to, że śmierć mu się ukazała. I w groteskowy sposób, właśnie wijąc się przed śmiercią, nawet dochodzi do tego, że proponuje śmierci kołacz, czyli taki wypiek, jakieś takie bogate ciasto, którym to ciasto, ciastem chce się wykpić śmierci, która przed nim staje. Śmierć opowiada w pewnym momencie o tym, jakich ludzi ze sobą zabiera, kogo jest w stanie uchwycić i wymienia nam wszystkich tych, którzy, których, chci, których chcielibyśmy sobie ujrzeć albo nawet narysować w takim bardzo specyficznym, średniowiecznym wyobrażeniu równości śmierci, śmierci, która wszystko zrównuje, czyli w tak zwanym dance macabre. Tak? I ten dance macabre pojawia się w momencie, w którym łączą się ze sobą poszczególni ludzie prowadzeni w zaświaty przez Tańczące kościotrupy albo przez tańczące, rozkładające się ciała. A więc mamy do czynienia znowu z połączeniem tego, co jest charakterystyczne dla groteski: śmierć, czyli ten element poważny, element tragiczny, element smutny i taki bardzo wzniosły, z czymś takim frywolnym jak taniec. Ważną funkcją, bardzo ważną funkcją groteski jest oswojanie ludzkiego lęku. No bo jeżeli sobie. Jeżeli jesteśmy w stanie dostrzec e, różnego rodzaju zagrożenia, które czyhają na bohatera, jeżeli te zagrożenia są podniesione do potęgi, do tego stopnia są wynaturzone, że my tracimy poczucie ich realności, to by, być może jesteśmy w stanie na takiej bardzo prostej zasadzie e, jakoś uleczyć swój lęk w stosunku do tych wartości, których się boimy. W takiej roli groteska pojawia się często w literaturze XX wieku, e, staje się narzędziem portretowania różnego rodzaju opresyjnych systemów, totalitaryzmów, różnych mechanizmów wrogich człowiekowi. A więc e, groteska to m, bardzo często metoda pokazywania świata pozbawionego sensu, sensu na bardzo wielu różnych Poziomach, a ten sens traci się, jeżeli te podstawowe wartości obecne w naszej rzeczywistości zostają wyolbrzymione, napompowane do granic możliwości. To tak, jakby ktoś nam teraz mówię bardzo brutalnie tak, bardzo brutalnie że jakby ktoś nam ee, Wsadził słomki w tyłki i nas nadmuchał. I w tym momencie mam noczenia z groteskową wersją samych siebie. Bohaterowie takich dzieł groteskowych są bezwolni, najczęściej są obojętni na to, co ich spotyka na świat, w którym przyszło im żyć, i akceptują jego reguły. Bardzo rzadko zastanawiają się nad realnością tego, co się wokół nich dzieje. No dobrze, gdybyśmy teraz mieli sobie przywołać kilka takich bardzo popularnych groteskowych tekstów, które się pojawiają w szkole średniej, no to zacznijmy może od Ferdydurkę. Oczywiście to jest sztandarowy utwór Witolda Gombrowicza i Groteska. Tutaj sobie czytam ze swoich notatek. Groteska ma zamiar albo groteska ma na celu obnażyć, uwypuklić problemy filozoficzne, którym się Gombrowicz przygląda, a są to następujące problemy. Wpływ grupy na jednostkę, konflikt młodości ze starością albo dojrzałości z niedojrzałością, problem ról społecznych, które sprawiają, że zachowujemy się w taki, a nie inny sposób, relacje pomiędzy wspólnotą a jednostką, rola norm społecznych, E, autentyczność i sztuczność e, kontra naturalność, jeżeli ona w ogóle istnieje według Gombrowicza chyba niekoniecznie. Kontrola społeczna sprawowana dzięki kulturze wysokiej narzuca, narzucanej tym, którzy do, do kultury wy, wysokiej niekoniecznie aplikują. No i oczywiście sztuczność kultury, moda, nowoczesność. To są takie przestrzenie, w, której, w których e, Gombrowicz w Ferdydurkę stara się coś powiedzieć e, i robi to dos, dosyć ciekawy, interesujący i e, Oryginalny sposób te, pro, te problemy zostały uwypuklone właśnie dzięki estetyce groteski. Zostały przerysowane, poddane zabiegowi odkształcenia, by pokazać ich głupotę, oczywiście mówimy tutaj o głupocie różnego rodzaju patologii, którym przygląda się e, przygląda się Gąbrowicz. E, po, e, Gąbrowicz przy pomocy groteski obnaża destrukcyjny wpływ różnego rodzaju mechanizmów społecznych na człowieka. Groteska lepiej pokazuje te problemy, gdyż uwypukla, stają się one dzięki grotesce wyraźniejsze. Problemem może być oczywiście odbiór Ferdydurke i innych tego typu tekstów, ponieważ my co już wiecie po poprzednim moim odcinku poświęconym realizmowi, my jesteśmy raczej przygotowani, raczej nastawieni na kontakt z dziełem, które jakoś wpasowuje się w nasze oczekiwania, jakie wynieśliśmy z kontaktu z rzeczywistością. Czyli, krótko mówiąc, im bardziej realistyczne jest dzieło, tym lepiej my się w nim odnajdujemy, a im bardziej wynaturzone, odkształcone, to będziemy drapać się po głowie i się zastanawiać, o co temu człowiekowi chodzi. Tak więc problemem, Ferdydurkę dla odbiorcy takiego nieprzygotowanego, może być oczywiście to, że elementy komediowe, które chcąc, nie chcąc się pojawiają, e, mogą przesłaniać e, czasami bardzo mądre odkrycia, które gąbrowić przed, e, przed, przed nami odsłania. Dobrze, innym tekstem, który pojawia, w którym pojawia się e, groteska, i w sumie, w sumie to jest taki sztandarowy utwór groteskowy, to są znienawidzeni przeze mnie szefcy Witka Cengo. Tutaj mamy o wiele wyższy poziom groteski, dlatego, że w, w Ferdydurkę mieliśmy groteskę nie na wszystkich poziomach organizacji tekstu. Niektóre elementy w Ferdydurkę były absolutnie realistyczne, to znaczy mieliśmy wgląd na przykład do tego, jak żyje rodzina mieszczańska, mieliśmy wgląd do tego, jakie relacje panują pomiędzy, pomiędzy Ziemianami, a usługującymi im, im poddanymi, tak to też nazwijmy, mieliśmy wgląd w to, jak jest zorganizowana szkoła. Oczywiście wszystko to było w, jakiś, w jakimś tam stopniu poddane procesowi ugroteskowienia, posłużę się takim neologizmem, ale jednak mogliśmy wyciągnąć z tego jakąś naukę. Natomiast Witkacy w szewcach wszystko jest w stanie nam zepsuć, czyli groteska wpływa na. Każdy możliwy element struktury tego dzieła na przestrzeń, na język, na nazwiska bohaterów, na samych bohaterów, na ich wygląd, na rekwizyty, przy pomocy, których, przy pomocy których coś nam o sobie mówią i z którymi się nie rozstają. Poszczególne części dramatu również przybierają był taki groteskowy charakter, scenografia również może być groteskowa, przynajmniej tak można ją odebrać a przedstawiona została w taki właśnie sposób. No i oczywiście język, w język, którym posługują się bohaterowie, który jest nie tylko, mieszaniną, nie tylko mieszaniną wulgaryzmów z takimi elementami charakterystycznymi dla filozoficznego dyskursu, ale również pojawiają się w tym języku takie elementy, jak. Karykaturalne, piętrzące się e, wulgaryzmy, e, bardzo często e, neologizmy pojawiają się zadziwiające nazwiska bohaterów, ale to już sobie sprawdźcie. E, po, co, po co temu, e, witkacemu, po co Witkacemu ta groteska? No, z jednego bardzo prostego powodu: Witkacy podejmuje o wiele trudniejsze i chyba poważniejsze problemy e, niż Gombrowicz. Pojawia, pojawia się problem wielkiej historii, historii chyba pisanej przez duże. Samo. H. Witkacy przygląda się temu, jak, jak kształtują się procesy historyczne, które no, bardzo mocno przyspieszyły w XX wieku, którego był przecież świadkiem i w czasie tr którego trwania zginął, popełnił samobójstwo. Witkacy stara się przy pomocy groteski zilustrować patologię albo pewnego rodzaju nieuchronność procesów historycznych, które biegną w kierunku bardzo czytelnego, final, finalnego stadium historii, a według Witkacego tym stadium historii jest totalitaryzm zbudowany na takim technokratycznym fundamencie. E, oczywiście w szewcach mamy, mamy świat, w którym wszystko dąży do katastrofy, do rozpadu i ten rozpad jest bardzo silnie związany z takim przeczuciem katastrofizmu, który, które to nieustannie y, Witkacemu mogło towarzyszyć. No i oczywiście damy sobie na końcu deser, czyli tango Sowomira Ja tango już omówiłem na swoim kanale i przyglądałem się z różnych pozycji temu tekstowi. W tangu teraz, gdyby tak na szybko o tym opowiedzieć, to w tangu Groteska oczywiście organizuje wszystkie możliwe elementy dzieła, czyli przestrzeń, miejsce bohaterów, poszczególne sceny, język, rekwizyty itd. itd. nawet kostiumy, ch chciałoby się rzec. Groteska w tangu podejmuje jeszcze inną Podejmuje się jeszcze innego zadania. Mrożek angażuje Groteskę po to, by opowiedzieć o kryzysie, nazwijmy to wypalenia cywilizacyjnego. Tym ostatnim stadium wypalenia cywilizacyjnego jest oczywiście bunt, który tworzy bezproduktywny chaos, z którego to chaosu nic nie jest w stanie się nowego urodzić. Groteska. Służy, gom, służy Mrożkowi do tego, aby przy jej pomocy opowiedzieć o tym ostatnim stadium rozwoju naszej cywilizacji, o tym, opowiedzieć o tym śmietniku różnego rodzaju idei, ideologii. Postaw, procesów społecznych i też historycznych, o tym śmietniku, na którym wszyscy żyjemy i chyba nie potrafimy ułożyć sobie w głowie żadnych hierarchii, żadnych wartości, nawet namiastki sensu nie potrafimy znaleźć, ponieważ sens wymaga. E, ustawienia pewnych wartości na drabinie e, potrzeb, hierarchii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast u, u, u Mrożka tego nie ma. E, dobrze, no także idąc w stronę finału, a dosyć dużo o tej grotesce już powiedziałem, idąc w stronę finału, pamiętajcie, jeżeli piszecie wypracowanie na poziomie rozszerzonym, to należy myśleć nie o tym, co spotyka bohaterów, ale w jaki sposób zostało to przedstawione, w jaki sposób zostało to opowiedziane i dlaczego takimi, a nie innymi metodami posłużył się autor, żeby opowiedzieć o tym, o czym opowiedział. Dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie. W, w następnym filmiku już o wiele, już będziemy sobie rozmawiać o innej wartości, czyli o oniryzmie. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia, usłyszenia.